Okay. Ojeju, gotowa? Cześć, dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi mi Państwa poznać. Karolina Ponzo, podróżniczka, e, blogerka, mama, mm. pisarka. Podróże zawsze były na drugim miejscu, ale że podróżowałam zanim miałam Milę, jak już się urodziła, nie wyobrażałam sobie, że miałabym przestać. Jaka ona jest? głośna, bardzo, bardzo głośna, bardzo temperamentna. Kiedy się urodziła, to była tym typem dziecka, który płacze 24 na 7 i któremu przeszkadza wszystko, takie typowe high need baby. Moja mama mówiła, która akurat pojawiła się tam w, w czasie porodu, bo Mila rodziła się we Francji, że to jest moja karma, że ja byłam dokładnie takim samym dzieckiem, że moi rodzice mieli 5 lat nieprzespanych i teraz ja mam Milę. Ty takie tornado niemal dosłownie bierzesz pod pachę i Lecisz na koniec świata. Myślę, że się doskonale dobrałyśmy pod tym względem. E, lubię mówić, że Mila i ja mamy ten sam rdzeń. My nie wyglądamy może tak samo, bo Mila jest bardzo podobna do mojego męża, ale rdzeń mamy ten sam, więc może dlatego się lepiej dogadujemy. Robiła okay. Ci Mila jakieś sceny w samolocie, o, na przykład? Jezu. W samolocie nie bywało tak źle, ale zdarzało się w najrówniejszych miejscach. Najgorszy moment e, był chyba, gdzie miała około roku miała 14 miesięcy. I poleciałam z nią sama na dwa miesiące do Azji. E, obskoczyłyśmy wtedy sześć krajów. I to było najtrudniejsze, bo to jest ten wiek u dziecka, gdzie już biega, ale jeszcze nie wie w jakim kierunku. Już jej coś się podoba, coś nie, ale jeszcze nie potrafi tego wytłumaczyć, dlaczego czegoś chce. Albo nie rozumie, że musi chwilę zaczekać. I to było trudne przy, przy wszystkich odprawach. Jak nie potrafi oh. czekać, em, pasażerowie się denerwują? O dziwo, już nie. Uwagę. Wydaje mi się, że... Em, Staram się jako mama dbać o cudzy komfort też w tym samolocie. Nie, nie mam problemu z tym, żeby powiedzieć przepraszam, jeśli nie jestem naprawdę w stanie tego mojego dziecka uspokoić, ale przede wszystkim e, robię wszystko, by być dobrze przygotowaną do lotu. Żeby było e, jedzenie, jakieś przekąski, żeby była woda, żeby były naklejki, kolorowanki. E, nie jestem raczej z tych rodziców, gdzie dziecko by kopało fotel pasawera, a ja słuchawki na uszy i udaję, że tego nie widzę. Tak? Wymęczamy ją, jak się da żeby żeby w tym samolocie faktycznie już taka wymęczona miała ochotę usiąść chociaż na chwilę. A ją jest trudno zmęczyć, ale wymęczamy jak się da. Jeśli to znaczy, że oboje będziemy po całym lotnisku biegać w te i we w te i skakać, to trudno. Tak, tak, tak będziemy robić. Mówisz my, mhm. masz na myśli męża, ale często podróżujecie z Milą bez taty. tak. I co tak. on na to? No, nie zawsze może, wiedział. E, e, ale bo... zawsze się zgadza? żebyście tak, wszyscy tak. jechały? Tak, no wiedziały gały, co brały. <grym> to dla mnie było oczywiste od samego początku, że e, ja mam swoje zajęcia, swoje hobby, swoje pasje. E, I nawet kiedy, kiedy się poznaliśmy, mówiłam od samego początku: Słuchaj, ja sobie mieszkam w tym Londynie kilka miesięcy, ale ja jadę dalej do Indii, tak? No i jak kupił ten bilet do Indii, to się zdziwiłam. I jeśli mam być brutalnie szczera, to on też. E, Preferuje trochę inny tryb podróżowania niż ja. Mi nie przeszkadza to, że będę cały czas jadła głównie jakieś street foody, że śniadanie sobie zrobię sama i wszędzie jadę z plecakiem pojadę jakimś nocnym autobusem, a już mój mąż z kolei, jak to typowy Francuz, on lubi sobie śniadanko na mieście zjeść, lunch na mieście zjeść, kolację na mieście zjeść i to jest, ma, ma trochę inny tryb podróży. To było coś przy naszej podróży poślubnej, o co się bardzo spieraliśmy, bo on chciał taką prawdziwą podróż poślubną, gdzie jest właśnie biały piasek, turkusowo, ocean. I ja mówiłam, Polećmy w Andy <noise> z, z plecakiem, trekiem. Tak, dokładnie. E, więc po co ja mam go zmuszać do czegoś, co on lubi, ale nie tak bardzo jak ja? I mamy, mamy po prostu swoje zajęcia, tak? To jest tak, jakbym ja nie poszła na żadne e, targi technologiczne, które on rzeczy tego typu z kolei uwielbia. Po prostu pozwalamy sobie e, robić to, co nam sprawia przyjemność, też osobno, żeby, żeby siebie nie męczyć. Od dziewczyny spłukanej, yy. tak. od podróży dziewczyny spłukanej po podróży Karoliny mhm, Ponzo, to... bizneswoman. Na no, czym zarabia to... Karolina Ponzo? E, na książkach, na organizowaniu weekendów. E, teraz e, przykładowo będą w maju e, weekendy i w czerwcu teraz zresztą e, z dietą roślinną i jogą. E, Później są pod koniec maja wyjazdy na Islandię, e, na, na prezentacjach, na festiwalach podróżniczych, e, targach. E, Mogłabym tak, taki typowy, typowy blogowy światek, natomiast... Ale wchodzisz w też jak, w jakieś akcje sponsorskie, tak? Tak, Nie, tak, nie, nie się o tym Natomiast mówić. u mnie to jest zawsze duży dylemat moralny. Mm, przykładowo, e, odrzuciłam całkiem niedawno i do teraz mnie to trochę boli, bo to była najlepsza oferta pod względem finansowym, jaką w życiu dostałam. I strasznie mnie boli, naprawdę. Ale to była firma, która e, testuje kosmetyki na zwierzętach. A, no to ja, sumienie jako, by chyba tak, a ja jako osoba, e, mimo wszystko dosyć mocno eko, e, gryzłam się z tym. Jak w, wygląda taki dzień pracującej Karoliny? Wstaję między 5 a 6 rano, wtedy kiedy wstaje moja córka, śniadanie, przedszkole, a potem już kawa i przy laptopie. Staram się w miarę możliwości też wychodzić czasem z domu, żeby, żeby nie siedzieć przy tym komputerze, ale w gruncie rzeczy to, to jest nudna praca pod pewnymi względami, bo to jest odpisywanie na, na milion wiadomości, na naprawianie zamówień, w których coś nie wyszło, w których był podany zły adres. Um, Czyli te formalności wokół podróży też trzeba. faktury załatwiać. faktury, jeszcze więcej mm. faktur. Obróbka zdjęć, e, e, pisanie, przede wszystkim dużo, dużo pisania. Teraz równolegle, równolegle pracuję nad dwoma, dwoma e-bookami, kolejną książką i to, to jest wbrew pozorom nudne. Wiadomo, że w tych podróżach staramy się spędzać jak najwięcej czasu, żeby to było co najmniej, żeby to było ten minimum 3-4 miesiące w roku. To jest takie absolutne minimum. Też po to, żeby, żeby był ten materiał, tak, żeby były te zdjęcia, żeby no były element o czym Twojej pisać. pracy. Dokładnie. Um, natomiast w domu głównie pisanie, głównie obróbka zdjęć, głównie faktury. Więc taka typowa praca biurowa, która nie jest w żaden sposób niestety e, ekscytująca. Czy z tego zarabiania na podróżach mhm. można odłożyć na życie? Oczywiście są, jak, jak w każdej firmie, momenty lepsze, gorsze. Są takie miesiące, że sobie myślę, boże, jestem bogata, będę żyła jak królowa. A są takie, że typowy finans Dokładnie, dokładnie, typowa mała firma, typowa, e, typowa działalność. E, natomiast moje oczekiwania co do życia, co do finansów bardzo się zmieniły. My wydajemy mnóstwo pieniędzy na podróże, nie da się inaczej, bo to jest chociażby kwestia lotów, tak? Teraz Mila już nie leci za pół darmo, tylko faktycznie muszę zapłacić pełną cenę za jej lot. Sam fakt tak, że jednak jadę z Milą, muszę mieć większe zabezpieczenie finansowe, nie ma, nie ma innej opcji. To wszystko kosztuje, ja mam tego świadomość. Natomiast my w domu, może też częściowo przez podróże, wydajemy bardzo mało. Ja nie jem mięsa i jestem naprawdę w szoku, jak bardzo to obcina kosz. To są takie rzeczy, których już nie potrzebuję. Ja nie potrzebuję 15 torebek, nie potrzebuję butów Nike. Tak? Staram, się, staram się sama to ograniczać i mam wrażenie, że się z tym lepiej, lepiej czuję. I co prawda, od czasu do czasu przychodzi taka refleksja. Jak rozmawiam, zwłaszcza z jakąś wyjątkowo liczną, zadbaną dziewczyną, która ma zrobione paznokcie, jak zrobione rzeczy. robisz? Tak, i kiedy sobie, i za że, co? Boże, Boże że może, może jednak ja tak bardziej powinnam, że się czuję taka zaniedbana, jak, jakkolwiek nieładnie to brzmi, ale potem jadę w jakieś niesamowite miejsca i już mi to tak nie przeszkadza. Tak, Wiesz, nie to przeszkadza to mi jakiś odrost czy cokolwiek. Gdybym spojrzała na swoje życie 5 lat temu i na swoje życie teraz, to jestem naprawdę podekscytowana, jak ono będzie wyglądać za kolejne pięć lat, tak? Bo jednak ta, ta zmiana była drastyczna, tak? Mnie, mm. Mnie, miałam takie momenty, że naprawdę myślałam sobie, Boże, nie będzie mi stać na czyż w tym miesiącu. To był pokój, a nie mieszkanie. Teraz tak? już nie ma takich momentów. E, teraz są takie momenty, ale są mniej drastyczne, bo wiem na przykład, że a ta faktura będzie upacona za dwa dni. To wtedy będzie już, nie e, już spokojnie. Nie wszyscy są przychylni i nie wszyscy popierają Twoje podróżowanie z dzieckiem. Było dużo komentarzy całościowo, też nie tyle co samego wychowywania dziecka, ale było dużo rasistowskich, co do tego, e, że wyszłam za mąż za Francuza, i kiedyś, kiedyś takim K to się głowy goliło, bo zdrajczyni narodu tego typu, tego typu były komentarze. Były komentarze typu Ażeby ci Bachor zdechł. I to, to są takie rzeczy, których ja, ja zupełnie, zupełnie nie rozumiem. Albo komentarze typu, że um, jeśli, jeśli wyszłam za mąż za Francuza, to na pewno stąd się biorą te podróże, stąd się biorą te pieniądze na podróże, i że każda jedna głupia potrafi nie powiem czego dać. I tego było dużo, tego było naprawdę bardzo, bardzo dużo. Natomiast to nie miało absolutnie nic wspólnego z rzeczywistością. I ja, mając tego świadomość, może nie brałam tego aż tak bardzo do siebie, ale były, były takie sytuacje, że sobie myślałam, o co tu chodzi. Mieszkałaś w Londynie, później hmm. przeprowadziłaś się do Prowacji. To jeszcze rozumiem. Ale z sprowadź do Gdańska, A dziewczyno. Ty piszesz tutaj na blogu, że Tyściowa dzwoni ponad 20 stopni. Ale ja kocham Gdańsk. Nie jestem z tych osób, które mówią, że Polska jest najpiękniejsza. Ja uważam, że Polska ma wiele pięknych miejsc, jak każdy inny kraj. I jak wszędzie są miejsca piękne, są miejsca brzydkie. Natomiast Gdańsk jest moim miastem. Ja się tam nie urodziłam, ale to jest moje miasto. I jest morze, i są cudowne kamieniczki, i są przyjaciele przede wszystkim. I co było cudowne, że po kilku latach emigracji oni nadal tam są. Co było głównym powodem przeprowadzki? Moja firma. Um, Antoni dostał e, ofertę pracy w Londynie. I ostatecznie już, gdzie już się mieliśmy przeprowadzać, mieliśmy zalezione mieszkanie, wszystkie kartony spakowane, okazało się, że, że jednak nie. I ja z tymi wszystkimi kartonami spakowanymi powiedziałam, wracamy do Polski. Jak porównujesz koszty życia w Polsce do kosztów życia we Francji? Ciężko mi jest porównywać, dlatego że my we Francji nie musieliśmy płacić czynszu, mieliśmy dom odziedziczony po babci Antka. I tutaj samo to jest już takim ułatwieniem. Natomiast jeśli chodzi o jakieś rachunki, jedzenie, porównywalnie, natomiast we Francji dużo droższe są wszystkie usługi. A styl życia? Są takie rzeczy, których, których mi brakuje, a które początkowo mnie strasznie znerwowały we Francuzach. Na przykład to długie biesiadowanie przy stole. Mnie to doprowadzało na samym początku do szału. Mówię, po co komu te przystawki? Po prostu połóżmy tą sałatkę od razu obok przy głównym jest jak taka surówka. Ale teraz bardzo mi tego brakuje, że kiedy przyjeżdżają do nas znajomi, my siedzimy przy stole i jeszcze jemy, jeszcze jemy, a nasi znajomi już dawno skończyli jeść. Ale też e, dzieci przy stole. E, we Francji dzieci dostają dokładnie to samo do jedzenia, co dorośli. Siedzą przy tym samym stole, rozmawiają. Nikim nie mówi cicho, bądź teraz ja mówię, albo teraz dorośli rozmawiają, co dla mnie się wydaje absurdalne. I to jest coś, co bardzo staramy się też u nas w domu pielęgnować, kultywować. Mila siedzi razem z nami przy stole, przy każdym posiłku, jak równy z równym, i ona może mówić. Jak jej minął dzień, jak było w przedszkolu, kto ją w przedszkolu wkurzył, kto coś głupiego zrobił, kto był dla niej miły, kto jej pokazał pierścionek nowy. Czego tobie życzyć, Karolina, na koniec naszej rozmowy? Żebym przez kolejne lata miała na duży ZUS i żeby jakoś ta firma ciągnęła na podróżach. Tego ci życzę. Wszystkiego dobrego i dziękuję, dziękuję. za rozmowę.